Hej, hej, siemaneczko, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym unboxingu na moim kanale. Dzisiaj zajmiemy się kamerką sportową XBlitz Extreme Pro. Tą kamerkę, zdjęcie tej kamerki pokazywałem Wam na Instagramie, na Facebooku już jakiś czas temu. I dzisiaj przyjrzymy się troszeczkę bliżej, jak ta kamerka wygląda, co ma w środku i materiały związane z tą kamerką, bo też chciałem przeprowadzić testy tej kamerki w porównaniu do GoPro i innych kamer sportowych dostępnych na rynku w podobnych przedziałach cenowych, mam nadzieję, bo akurat szukałem alternatyw dla GoPro z racji tego, że GoPro moje dosyć mocno mnie zdenerwowało podczas ostatniego wyjazdu na snowboard. Bateria i tak dalej, i tak dalej. Nie będę się rozwodził. W każdym razie stwierdziłem, że warto by było pokazać coś, co jest o wiele tańsze, a może być porównywalne. I między innymi mam możliwość przetestowania właśnie sobie kamerki od firmy XBlitz. Ona już gdzieś pewnie była w jakichś rączkach. Ja chciałem Wam pokazać po prostu, co jest w środku. Taki ogólny rzut okiem na to, co się znajduje w tym pudełku. A przy okazji, właśnie, teraz wpadłem na pomysł, przepraszam, że tak jeszcze gadam, zanim zajmiemy się sednem sprawy, sednem tego filmiku, czyli odpakowaniem tej kamerki. Chciałbym Was serdecznie zaprosić do udzielania się w komentarzach i podrzucenia mi pomysłów związanych z tym, co byście chcieli wiedzieć więcej, jeżeli chodzi o testy tej kamerki. Czyli na pewno bym chciał zrobić długość pracy na baterii w 1080p w 30 klatkach. Chciałbym zrobić jakość oczywiście, dźwięk i tak dalej. Więc myślę, że to wszystko możecie napisać, jeżeli chcecie, bo trochę poczekam, zbiorę te komentarze i wszystko później postaram się nagrać w stosunku do GoPro i paru innych kamerek, które mam nadzieję, że jeszcze będą w moich łapach. Ok, koniec. Koniec z gadaniem. Lecimy z unboxingiem. Jeżeli chodzi o pudełko, to właśnie ono wygląda w ten sposób. XBlitz Extreme Pro, kamerka sportowa z Wi-Fi. XBlitz posiada jeszcze jedną kamerkę w swojej ofercie, która jest oznaczona chyba 4K, jeżeli dobrze pamiętam. Ta kamerka nagrywa w 1080p w 30 klatkach, więc taki powiedzmy standard na te czasy. Mogłoby być 60 klatek, ale 60 klatek jest w 720p. Jeżeli chodzi o bok opakowania, to mamy tutaj oczywiście główne feature'y naszej kamerki, czyli dwucalowy wyświetlacz LCD, 170 stopni szeroki kąt, mikro HDMI, Wi-Fi, wodoodporność do 30 metrów, czas pracy na baterii 1,5 godziny i to jest moim zdaniem już totalnie wyklucza GoPro, które tak naprawdę w tej samej jakości, czyli 1080p, 30 klatkach, potrafi działać bardzo, bardzo krótko. Jeżeli chodzi o tył, to oczywiście również wszystkie feature'y wypisane, uchwyty rowerowe, uniwersalne mocowania, kamerka wodoodporna, wiadomo, tutaj jeszcze jakieś informacje związane z kamerką i tyle. Zajmiemy się w takim razie otwarciem tej kamerki. Ona, jak już wcześniej wspominałem, pewnie w jakiejś, na półce gdzieś stała, bądź też w jakichś rękach była, jednak wszystko praktycznie jest to nieodpakowane, jeżeli chodzi zwłaszcza o akcesoria. Także postaram się tutaj pudełko gdzieś odłożyć na bok, żeby nam tu nie przeszkadzało. A ja w takim razie zobaczę, co mamy w środku. W środku mamy instrukcję obrazkową, można powiedzieć. I bardzo fajnie z tego względu, że możecie tutaj zauważyć w tym momencie, ja Wam może pokażę w ten sposób, wszystkie możliwe kombinacje związane właśnie z wszystkimi uchwytami, które tutaj są, oraz obsługą kamerki, menu i tak dalej. Ale my sobie oczywiście zajrzymy do tego za chwilę, nawet do menu oczywiście. Także odłóżmy sobie tutaj na bok. Mamy samą kamerkę w wodoszczelnej obudowie. Sama kamerka wygląda praktycznie dokładnie tak samo jak GoPro. Jest troszeczkę grubsza. Jeżeli chodzi o konkretne wymiary, to pewnie są gdzieś podane w specyfikacji na stronie. Ja Wam w tym momencie ich dokładnie nie przytoczę. W każdym razie wizualnie wygląda bardzo, bardzo podobnie do GoPro. Ma z kolei tutaj więcej przycisków z tego względu, że mamy tutaj dwa przyciski na boku, które służą do poruszania się po menu, spust migawki, przycisk włączania i pewnie wejścia do menu. Postawmy sobie na razie kamerkę na bok, zaraz ją sobie wyjmiemy z opakowania. Przyjrzyjmy się jeszcze wszystkim
uchwytom, które mamy tutaj załączone. Ja sobie to gdzieś tutaj na bok rozrzucam. Okej, wyjąłem już wszystkie akcesoria, które tutaj były. Było ich sporo, więc naprawdę dużo worków mam gdzieś tutaj z boku. I tak na szybko. Mamy oczywiście tutaj adapter, jeżeli chodzi o ładowanie naszej kamerki. Możemy normalnie z gniazdka sieciowego ładować. Tutaj mamy wejście na USB. I tutaj do tego podłączymy oczywiście kabel USB do mikro USB. Mamy wymienialne drzwiczki tylne do obudowy wodooszczelnej. Mamy, to jest bardzo fajne, to jest bardzo fajna rzecz, mianowicie bardzo, bardzo często używamy takich kamer bez tej obudowy wodooszczelnej. Z tego względu, że ona jest tylko wtedy, gdy kamera jest narażona na zabrudzenie jakimś piachem i tak dalej. A bardzo często, jeżeli nie pada, czy nie pływamy z tym oczywiście gdzieś pod wodą, to urządzenie, to mocowanie jest bardzo, bardzo przydatne, bo możemy sobie przynajmniej korzystać na przykład z mikrofonu bez żadnego problemu, bo w takich właśnie wodoszczelnych obudowach, no niestety dźwięk nagrywany przez takie kamerki jest dosyć słabej jakości. Mamy również metalową linkę, takiej jeszcze się nie spotkałem, zwłaszcza w akcesoriach do GoPro. Mamy uchwyt na rower. Może on również służyć jako uchwyt, dajmy na to, jak ja na przykład gram w paintball, może być jako uchwyt na lufę w paintballu. Mamy 4 zipy, chociaż powiem szczerze, że nie wiem do czego, tak naprawdę jeżeli chodzi o GoPro. Tutaj mamy jakieś rzepy. Nie używałem nigdy takich. W ogóle warto przypomnieć, że oczywiście kamerka jest w pełni kompatybilna ze wszystkimi możliwymi i dostępnymi na rynku mocowaniami do GoPro. Mamy również takie pasy typu jakieś klamra. Tutaj mamy również klamrę. Pewnie to możemy jakoś gdzieś tam połączyć. Tak, prawdopodobnie tak. Tutaj możemy to połączyć, że gdzieś możemy to przypiąć klamrą. Co mamy jeszcze? Mamy standardowe mocowanie, tak zwany chyba tripod, jeżeli dobrze kojarzę, J-hook, czyli właśnie taki zakończony, zagięte mocowanie. Tutaj mamy przylepce, jedno płaskie, jeden płaski przylepiec, drugi lekko zaokrąglony, dajmy na to na kask. Mamy tutaj jeszcze parę innych mocowań, trochę dłuższe, ściereczkę. Jeżeli chodzi o mocowania, to tyle, ale i tak naprawdę jest ich sporo, by było ich więcej niż na przykład w GoPro. Dobra, przejdźmy do tak naprawdę samej kamerki, sprzątnijmy sobie gdzieś tutaj to ze stołu, żeby nam to nie przeszkadzało i otwórzmy sobie kamerkę. Kamerkę dokładnie tak samo otwieramy jak w GoPro, czyli łapiemy za ten klips i musimy mocno podciągnąć do góry. W GoPro swoją drogą ten klips złamał mi się po miesiącu, znaczy tutaj pękły zatrzaski. Ale hejty lecą, co? I sama kamerka jest naprawdę nieduża. Sobie możemy odłożyć. Aha, jeszcze zapomniałem o tym, że tutaj mamy oczywiście standardową, tak zwaną szybko złączkę. Dołączoną tutaj do tej obudowy wodoszczelnej. A jeżeli chodzi o samą kamerkę, wygląda ona prawie jak GoPro ze wszystkich stron. Dobra, jeżeli chodzi o przód, mamy optykę, mamy przycisk mode do włączania kamerki, mamy LEDy tu i tutaj, mamy tutaj spust migawki, z kolei tutaj po prawej stronie mamy, tutaj jest głośnik albo mikrofon, dokładnie nie jestem zorientowany, z której strony jest mikrofon, a z której głośnik, bo kamerka oczywiście wydaje dźwięki w momencie, gdy nagrywamy i tak dalej, i tak dalej. Tutaj mamy przyciski do poruszania się po menu. Jeżeli chodzi o spód, to mamy tutaj baterię 900 mAh, jeżeli dobrze pamiętam. Wymienialną. Mam nadzieję, że na stronie producenta jest dostępna większa ilość na przykład takich bateryjek. Chociaż jeżeli ona wytrzymuje 1,5 godziny, to oczywiście powinno wystarczyć spokojnie. Tył mamy umówiony, dół mamy omówiony. Tutaj z kolei mamy wejście na kartę microSD, mamy wejście micro USB i mamy micro HDMI, czyli standard tak naprawdę w takich kamerkach sportowych. Jeszcze czasami jest na przykład na mikrofon mini jack, ale chyba w najnowszej już tego nie ma. Ewentualnie jest to poprzez przejściówkę przez mini USB w GoPro, a tutaj może jest przez micro USB
tym się nie orientowałem. W każdym razie ciekawa sprawa, słuchajcie, tutaj jeszcze dopóki pamiętam, to jeżeli nie macie wsadzonej tutaj karty micro USB, jeżeli tą kartę micro USB sobie wyjmiecie i podłączycie przez micro USB tą kamerkę do komputera, to ona będzie Wam służyła jako kamera internetowa. Będziecie mogli z niej wyciągnąć obraz, normalnie przechwycić jako urządzenie do przechwytywania. Skype ją Wam znajdzie jako kamerę internetową, OBS Wam znajdzie ją jako kamerę internetową i macie fajne takiego fisheye'a, bo oczywiście tutaj macie zagięty kąt. Jeżeli chodzi o mikro HDMI, również taki obraz można wyświetlić gdzieś na przykład na telewizorze i tak dalej. Obsługa kart micro SD do 32 GB, wybrane chyba są tylko do 64, jeżeli dobrze pamiętam. Ja tutaj akurat włożyłem 32 giga, więc nie jestem w stanie powiedzieć, czy 64 jest w stanie tutaj działać. No i z tyłu to co najważniejsze, to czego w moim akurat GoPro Black nie ma, bo w innych wersjach jest, dwucalowy wyświetlacz, na którym mamy podgląd tego, co nagrywamy, jaki kadr mamy. Ja w tym momencie na przykład, jeżeli GoPro nagrywam, muszę oczywiście te kadry wszystkie ustawiać przez aplikację na Androida, bądź też na Windows Phone'a i chyba nawet na iOS'a, bo akurat GoPro ma na wszystkie. Tutaj ta kamerka również korzysta z oprogramowania, dzięki któremu można zarządzać tą kamerką. To wszystko jest opisane na stronie producenta. Jeżeli dobrze pamiętam, to ta aplikacja nazywa się w sklepie Play EzICam. EzICam. I taką aplikacją można zarządzać właśnie tą kamerką. Dobra, włączmy sobie tą kamerkę i wejdźmy sobie do menu. Prawdopodobnie powie nam, że nie mamy, tak, brak karty. No i sam podgląd. No tutaj akurat za dużo nie zobaczycie, bo w tym momencie obserwujecie stół, ale jest podgląd, mamy akurat brak karty, wskaźnik naładowania baterii, jaki tryb mamy, ja tutaj sobie może mode zmienię. Mamy tryb aparatu, mamy tryb seryjny, mamy timelapse i wejście do ustawień. Także raz, dwa, trzy tryby, cztery tryby i wejście do ustawień. Zatwierdzamy wejście do ustawień z spustem migawki. Jak widzicie, dioda LED tutaj oczywiście świeci, że kamera jest aktywna. I tymi przyciskami nam w górę, w dół możemy się poruszać po menu. W tym momencie mamy rozmiar filmu. Wejdźmy sobie tutaj, zobaczmy co tutaj mamy. Mamy 1080p w 30 klatkach bądź 720p w 60 klatkach. Jeżeli dobrze pamiętam, to chyba mode jak... Aha, mode to tutaj. Wychodzimy z tego. Nagranie w pętli. Włączone bądź też wyłączone. Mamy datę nagrania, możemy datę ustawić. Ekspozycja, zobaczmy. Aha, jeżeli by ktoś chciał oczywiście ekspozycję zmienić, to również może to na własną rękę zrobić tutaj w ustawieniach. Wejdźmy z powrotem do menu, zjedźmy niżej. Rozmiar zdjęć, proszę bardzo. Jeżeli by ktoś chciał rozmiar zdjęć, to mamy do 12 megapikseli, czyli 4000 na 3000 i wszystkie takie powiedzmy standardowe, gdzieś tam mniejsze. Ja nigdy nie robiłem swoją drogą zdjęć, chyba GoPro tak naprawdę. Zdjęcia seryjne. Ja mam wszystko do góry nogami, przepraszam bardzo. Trzy zdjęcia. Taka opcja. Jest film poklatkowy. No właśnie, i teraz można ustawić sobie od 2 sekund do 60 sekund. Wróćmy. Swoją drogą, menu jest w języku polskim, to jest bardzo ciekawa rzecz, no ale myślę, że takie podstawowe jakby ustawienia każdy by zrozumiał. Ciągły czas, włączony, wyłączony. Tych ustawień jest naprawdę sporo. Częstotliwość, zejdźmy z częstotliwość. 50-60 Hz oraz auto. Wybór języka, no to mamy tutaj polski. Data i godzina. I dźwięki. Wejdźmy sobie. Zdjęcia, powitanie, klawisze i głośność takich właśnie dźwięków. Możemy sobie na przykład ustawić, no chociaż nie wiem, czy teraz będziecie słyszeć, jeżeli sobie włączymy ustawienie klawiszy, że będzie nam pikało,
to nam po prostu pika. Możemy sobie jeszcze ustawić głośniej do 3 chyba, dokładnie. Do 3 możemy sobie ustawić takie pikanie, ale mnie zazwyczaj ono tak strasznie irytuje, że po prostu sobie to wyłączam. Wracamy do naszych ustawień. Czy jeszcze coś tutaj nas czeka? Tak. Obrót ekranu. O, to jest ciekawa sprawa. Później na przykład w trakcie obróbki nie musimy tego robić. Taki obrót ekranu możemy sobie ustawić na przykład tutaj. Wyświetlacz LCD. Zobaczmy, jakie tutaj mamy ustawienia. Wyłączony totalnie. 1 minuta, 3 minuty bądź 5 minuty podświetlenia. Później on oczywiście się wygasza. Automatyczne wyłączanie w ogóle kamerki prawdopodobnie. Tak, po 1, 3 bądź 5 minutach, albo totalnie możemy nad tym panować i wyłączyć to. No i możemy sformatować kartę. Jeżeli mamy jakąś kartę, to warto ją sformatować do tego, żeby kamerka taką kartę obsługiwała. Ale kamerka również służy jako czytnik kart tak naprawdę, więc na taką kartę SD nie tylko i wyłącznie będą nagrywane filmy właśnie z tej kamerki, ale również można na takiej karcie po prostu sobie przenosić dane i przez tą kamerkę gdzieś tam do kompa podłączyć i takie dane możemy również czytywać. Swoją drogą kamerka nagrywa filmiki nie w formacie MP4, a w formacie MOV, czyli MOV. Jeżeli chodzi o nagrania tą kamerką, to postaram Wam się to wszystko pokazać na następnym nagraniu w porównaniu z innymi kamerkami, zwłaszcza z jeszcze jedną, którą mam do pokazania Wam, ale to w przyszłości. Czyli będziemy mieli GoPro, X-Blitz, jeszcze jedną kamerkę i być może jakaś kolejna się znajdzie. Także dawajcie mi znać, kochani, co byście chcieli wiedzieć więcej o takiej kamerce, o co chcielibyście mnie zapytać, bo ta kamerka w tym momencie chyba z tego, co się orientuje, kosztuje 300, no powiedzmy chyba niecałe 400 zł z tego, co się orientuje, akurat ta. Więc dla takiego przeciętnego człowieka, który chce uwiecznić jakieś swoje chwile, na przykład na wakacjach, mieć małą, podręczną kamerkę, którą można włożyć do kieszeni, to myślę, że to jest bardzo fajna rzecz, ale poczekajmy jeszcze, zobaczmy, jak nagrywa. Także ja Wam bardzo, bardzo serdecznie dziękuję za uwagę w tym odcinku i widzimy się w następnym z tym małym ustrojstwem. Zobaczymy, jak się to wszystko będzie spisywać. Także dzięki za Wasz czas, trzymajcie się, do usłyszenia, na razie. Pa, pa!